na Podkarpaciu. Wiosna przyszła później i lato też się opóźnia. W tamtym roku było 2 tygodnie później, a w tym roku wydaje mi się, że jeszcze będzie później niż w tamtym. Tu Wam jeszcze pokażę łąkę kwietną. Była zaorana na jesień i dopiero coś tam wyrasta. Jakieś maki, sama nie wiem co tu rośnie. Co się posiało? Samo się sieje, ja już tego, jak raz posiałam, to już teraz jakby nie robię dosiewek. Jedynie dosiewałam maciejkę w tamtym roku, a w tym roku chyba nie będę dosiewać, bo tam pod drzewem w sadzie dosiałam. Jeszcze zobaczę, może tu gdzieś pod brzegiem dosieję, bo jeszcze mam chyba kupione 3 opakowania, a maciejka to tak, można ją tak co 2 tygodnie siać. Fajnie, wtedy tak będzie dłuższy czas, gdy będziecie mieć po prostu jakąś pociechę. Zwłaszcza wieczorem, nie? Te zapachy są boskie. Każdy wie. Tutaj hipolit był obcinany, ale jeszcze jest, widzicie? Jest jeszcze, o, widać, co trzeba uciąć. Może tak zrobię, że pod zesłonkiem. No i tutaj będę musiała znów uciąć tu. Albo tu, nad tym pędem, ale tutaj widzę. I jeszcze jakieś chłody nocne jeszcze go przypaliły. No ale to już teraz takie gdzieś tam sekatorem zawsze chodzę. I jeszcze tak tu obetnę, coś tam obetnę. Tu Madame Hardy. Dopiero listeczki puszcza. Piękna róża, raz kwitnie. Pokazywałam Wam. Pirmówka, no i ona już jest bardziej w rozkwicie. Jej dawałam nawozy naturalne, obornik. Wszystkim różom, tym piżmówkom i tym bardziej takim historycznym różom, takim o pojedynczych płatkach, daję nawóz taki naturalny. Tu migdałek będzie niedługo. Kwit pomału się zbiera. Już widziałam gdzieś tam, że migdałki rozkwitły, ale na Podkarpaciu jeszcze nie. Tu konwalie. Czystkę trochę zrobiliśmy z tym dereniem tutaj, bo po prostu już zaczął władzić nam na ścieżkę i konwalie przestały rosnąć. A kupiłam 4 takie sadzoneczki i dosłownie każda ta rureczka tej konwali kwitnie. Nie wiem co to za odmiany, kupiłam pachnąca, fajnie takie duże te konwaliki ma. I dosłownie nie tak, że więcej pustych, a tylko troszkę pełnych, tylko same pełne. Tu barwinek biały, tam w oddali pod bruskami zaczął się panoszyć, ale mu pozwalam, niech sobie chodzi gdzie chce. Tu akurat jest taki dziki zakątek, fajnie to wygląda. Tu jest kardynał Richelieu, muszę chyba przyjść i tu jeszcze podlać, bo mimo że deszcz padał, a tu jest gdzieś z 2 metry, 2,5 metra od brzóz. Może tu jest jakiś korzeń brzozy i wyciąga wodę. Bo jakoś pomału się zbiera. Ta wły wanchuta obcięte. Pomogła mi dziewczyna z Ukrainy, która z rodziną u mnie mieszka. A tu Nevada. I posiała się machonia. Ale przyjdzie koleżanka, to weźmie sobie, bo akurat tutaj to nie planowałam machonii. Tu mają być tylko tabuły i derenie i róże. Także niepotrzebna mi ta machonia żółta. Choć ładnie tu wygląda, ale nie lubię tak kraść.
Widzicie, Nevada dopiero listeczki też wypuszcza. Pomalutku wszystko się zbiera. Tu są już zagrabione liście. W tych liściach w zimie spał sobie jeż. My tu zgrabiamy liście. Pan mówi, że coś tutaj nie chciało mu tak się przesunąć. Okazało się, że tam sobie jeż śpi. Także mają tutaj takie porobione kopce z gałęzi. Także śpią sobie, gdzie tam im po prostu pasuje. Aha, nowy nabytek. W ramach tego programu Natura dawali budki lęgowe. Nie wiem, taki otwór pewnie z 5 cm. A tam pisało, że od 4 do 6. Zrobione tak solidnie. Każdy na jedną rodzinę, każdy mógł przynieść jedną budkę. Były budki otwarte. Były mniejsze, większe. Ja sobie tu wziąłam większą. No fajna, porządna budka. Będzie długo służyć. Trawy te wysokie w tym roku były obcinane na początku marca. Akurat było takie okienko dobre pogodowe. Obcinaliśmy wszystkie trawy, także już zaczynają startować. Oczywiście też nawiozłam nawozem, obornikiem sypnęłam tym granulowanym. Tu malutkie azalie, te różowe. Dosadziłam w tamtym roku, bo nie miałam co zrobić z tymi z wykopanymi liliami. Zostało mi parę i tu sobie znalazły miejsce. No zobaczę, troszkę będzie inaczej. A tutaj wykopaliśmy, właśnie wśród traw rosła czmielina. Ta czmielina oskrzydlona, takie korkowe ma narośla. Fajna taka odmiana. Ona na jesień się fajnie przebarwia, taki wściekły, różowo-bordowy kolor. I tam po prostu wśród traw troszkę się wybarwiała, ale ona lubi więcej słonka, także w tym słońcu będzie się lepiej wybarwiać. No i z tego co wiem, to nie lubi nawozu. Także ta ziemia, którą tam ma, tam jakoś poprawiona, żeby nie była zbyt skalista. Bo tu akurat takie jakieś różne, nieraz mam śmieci, bo mam ziemię nawiezioną, to troszkę coś tam jej dałam lepszej ziemi, takiej, no, z lepszej, no, z innej części ogrodu. Tak, żeby nie miała samych kamieni i tyle. I nie zamierzam jej nawozić, chyba że mąż tu będzie nawoził trawę i coś jej tu podsypie. Ale mu mówiłam, żeby jednak nic tutaj nie dawał. Fajna taka odmiana. Teraz taka niepozorna, taki krzewik. Rośnie do wysokości 1,60 m, ale na jesień będzie tu fajnie się działo. No i to wam pokażę ten barwinek, który mam. Taka fajna odmiana żółta. Kupiłam sobie parę i z czasem go tak doprowadziłam, że on po prostu wypełnia cały ten trójkącik z tymi tabułami van Houta. Jak idę przez ogród, to też tam sypię albo azofoską. Co mam pod ręką? No, tulipanki dopiero wychodzą. Trzeci rok tu rosną. Jak zanikną, to będę sadzić drugie. Nie będę ich wykopywać. Za dużo pracy. Jak jest duży ogród, to po prostu tu wykopywać. Na jesień znów kopywać. Za dużo kłopotów, problemów. O! W tamtym roku kupiłam wiśnię. Jak ona się nazywa? Wiśnia ozdobna. Oj, tylko nie zapomniałam ją nawieść. Taka płacząca. Zapomniałam, jak się nazywa, zaraz sobie przypomnę. Bo kupiłam jeszcze nowe Amonagawa. Kupiłam Kanzan. No i właśnie tą Kikushidare. O, Kikushidare. Oj, będzie się działo. Zobaczcie. W tamtym roku może miała jeden kwiatuszek. Muszę ją czymś nawieść, tu obornika, muszę jej sypnąć garstkę chociaż. Tutaj cudeńko, to jest magnolia Yellowbeard, żółta magnolia. No w tym roku, może dlatego, że się spóźniła z kwitnieniem, przeszły te chłody i wreszcie zobaczę jej kwiaty, bo w tamtym roku może z jeden kwiatek i to taki był mocno, mocno zmęczony mrozem, a w tym roku
I tych kwiatów będzie mieć, zobaczcie ile, bardzo dużo. Posadziłam ją wcześniej wśród róż. Myślałam, że ona się szybciej urośnie niż te róże. Róże ją zdominowały i 2 lata temu przesadziłam w to miejsce, dałam jej kompostu. I tak 2-3 lata temu. I w tamtym roku jeszcze, no, nawet jak miała kwiaty, no to mróz je zważył. A w tym roku chyba będę się cieszyć jej kwiatami. One takie na początku saledynowe, ale ładne. One się tworzą na zimę. Myślę, że zauważyliście, że takie się tworzą tutaj kwiatostany. One taki meszek mają jak bazie i później z tych wychodzą już magnolie wiosną i dlatego one są najszybciej. Tutaj jedna z 6 magnolii, które mam. Troszkę ją obcinałam, bo nie chcę, żeby rosła za duża, bo z tyłu tam są róże pnące. To jest magnolia aleksandrina. Takie kwiaty, zobaczcie, wielgaśne. Też ją nawożę. Jakimś nawozem do kwaśnolubnych. Trochę jej dałam chyba nawet obornika. No, w tym roku zakwitła później, po przymrozkach. I dzięki temu, no, sam kwiat. A tu różyczki. Weishen Blue i Gizelka. Gizelka ma troszkę więcej światła. Ta druga fioletowa ma trochę mniej. Ale rano to jej chyba wystarczy. Także dzięki temu się ładniej wybarwia. Jeszcze ostatnie spojrzenie na aleksandrinę. Widzę, że ślimakowi się też spodobała. Mały wprawdzie, ale zbój. Obcięte róże to są róże rabatowe i wielkokwiatowe. Floribundy i wielkokwiatowe. No, w tym roku troszkę dłużej cięłam, tak na 25-30 cm. Nieraz się zdarza, że tnę dosłownie na 5 cm. I wcale to nie przeszkadza. Pięknie kwitną, większe mają wtedy kwiaty. No ale jak tak nie przemarzły, no to troszkę im dla odmiany troszkę będą większe. Bo już żywopłot urósł, mimo że go ostro przycinamy, to nie zasłania te róże, zwłaszcza podczas pierwszego kwitnienia. Bo to drugie to oczywiście jest na 1,5 metra na jesień. O, tu też ktoś leży. Kocia, brudka. No i czerwone tulipany, za którymi nie przepadam. Usuwam i one kwitną i rosną i nie wiem skąd. Czary mary. No kociu, nie za dobrze ci tu. A tutaj dzwonek. Kupiłam go kiedyś w doniczce. Taki w Lidlu. I w Kauflandzie może. I jak tu posadziłam, to już mi kwitł parę lat rzędu. Tu przy brzegu rabaty. Jeszcze robię dogrywkę, bo rozkwitają mi następne drzewka. Tu akurat Amonagawa. 3 sztuki mam obok siebie. To są wiśnie ozdobne, takie kolumnowe. Bardzo stara odmiana. To nie jest jakiś wymysł współczesny. Bardzo fajnie o niej pisała Małgorzata Kralka na swoim blogu na Facebooku. Zmieści się w każdym ogródku, bo ma pokrój kolumnowy, wąski, także zawsze możecie gdzieś tam wsadzić, mimo że rośnie. No akurat tamta to chyba ma z 5 metrów u mnie, może ciut mniej. Te mam, myślę, że będą niższe, bo tu mają więcej słońca. Tamta się troszkę musiała wybić poza rośliny, które rosły poniżej.
ostatni moment, żeby sfilmować magnolię żółtą. Ona jest taka przyjemnie żółta, taki kolor kremowo. W pąkach był troszkę cytrynowy, a później taki kremowo-żółty. Bardzo ładny. W tym roku wyjątkowo obficie zakwitła. Ale tu może już chłody nocne. Także tak brązowieje. Ale jeszcze nigdy nie była taka tak obficie kwitnąca. I ma wysokość 1,80 m, może nawet do 2 metrów tam na czubku. Przyjemnie pachnie, taki delikatny, fajny zapach. Tu takie zderzenie ostre, fajne tulipanki, ale widzę, że mi się już wyradzają, było ich więcej w tamtym roku. Mimo że nie lubię czerwonego, to jest taki kolor makowy i bardzo pełne tulipany. Fajne jakieś. I tutaj jeszcze tulipanki. Rosły mi na warzywniku, a teraz tutaj je przesadziłam, bo tam już coś innego mam zaplanowane. I pigwowiec szczepiony na pniu. Ma owoce w kształcie gruszek. I nie wiem dlaczego, ale zawsze, mimo że są jeszcze zielonkawe, zawsze opadają. Może tu za mało jest wilgoci. Także teraz w tym roku będę tu bardziej podlewać, bo tutaj jest taki podwyższona rabata z 80 cm, może ciut mniej. I tu może brakować wody i dlatego tak reaguje. Ale fajna odmiana pigwowca. Takie kwiatuszeńki różowe. Strasznie słodkie. Zobaczcie, jakie cudeńka, delikatne. No, ona tak będzie rosła dosyć szeroko. Dwoma bambusami podparta. Tutaj bambusy na ósemkę przywiązane. Widzicie, normalnie tak, żeby nie ograniczały tego pnia. Z jednej strony i z drugiej. Normalnie ósemka, taki sznurek. Także nawet sobie może rosnąć i to nie będzie ten sznurek wchodził w korę, w pień. Paskowane jakieś troszkę na pomarańczowo, a tu mają sam rzeżek, taki czerwonawo-pomarańczowy. Tu nawet się taki dziwoląg trafił, no z listkiem. Ta ma 12 lat, 5 metrów na pewno. I tak jak mówiłam w którymś z filmików, po pewnym czasie lubi puszczać takie odrosty, dziczki tak zwane, lub w tym miejscu, gdzie jest szczepiona, również. Także trzeba uważać i w razie czego te odrosty usuwać i dziczki. Ona jest szczepiona na zwykłej chyba wiśni. Urosła tak wysoka, dlatego chyba, że tutaj po prostu na dole zasłaniały ją różne krzewy, rośliny i dopiero wyżej mogła nabrać słońca. Lubi słońce. Tutaj odmiana pigwowca japońskiego lubi się posiać.